Gdzie pan dokładnie pracuje? Czym pan się dokładnie zajmuje w Stanach Zjednoczonych? Jestem chirurgiem, pracuję w Advocate Illinois Medical Center w Chicago. To jest 400-łóżkowy szpital w downtown, w centrum Chicago. Jestem dyrektorem rezydencji chirurgicznej w tym szpitalu. Oprócz tego pełnię szereg różnych społecznych funkcji w środowisku polonijnym na terenie Chicago, Stanów Zjednoczonych, również i poza Stanami. W jaki sposób pański szpital przygotował się na koronawirusa? Jak wygląda pana codzienna praca? Począwszy od około 20 marca, praktycznie szpital został unieruchomiony, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie szpitala. To znaczy operacje, które są elektywne, czyli które można odroczyć, takie jak operacje przepuklin, niektóre operacje, czy operacje z powodu otyłości można odłożyć na później, zostały wstrzymane i operowano przez 2 tygodnie tylko te, które wymagały doraźnej interwencji, a po 2 tygodniach tylko i wyłącznie emergency procedury są wykonywane, takie jak perforacja wrzodu żołądka, niedrożność przewodu pokarmowego, zapalenie wyrostka robaczkowego. Do każdej operacji wymagana jest zgoda komitetu chirurgicznego, który akceptuje potrzebę doraźnej operacji albo odmawia. W związku z tym liczba operacji została z około 60 do 80 dziennie zmniejszona do 2-3. Dodam również, że szpital posiada 5-stopniowy system odpowiedzi na katastrofę każdego rodzaju i pracujemy przez ten czas w tej chwili na takim drugim poziomie odpowiedzi. Te odpowiedzi są związane z ilością osób potrzebnych w szpitalu do zapewnienia opieki poszkodowanym, ale również i rozdziałem łóżek, umiejscowieniem tych łóżek, przeznaczeniem sal wykładowych, sal kafeterii, czyli baru w obrębie szpitala, nawet i korytarzy, biblioteki na potrzeby leczenia chorych. To wszystko jest przygotowane i w zależności od potrzeby, czy to jest drugi, trzeci, czwarty czy piąty stopień, szereg części szpitala jest przekształcanych na rzecz leczenia. Panie profesorze, a jak wygląda sytuacja w innych szpitalach? Ja podejrzewam, że siłą rzeczy pan jest zorientowany w tym, jakie są wytyczne, jak te szpitale sobie radzą, jakie są obłożenie szpitali, jak Chicago radzi sobie z koronawirusem. Mówię tutaj oczywiście o służbie zdrowia. My z wielkim niepokojem patrzymy na to, co się dzieje w stanie Nowy Jork, gdzie liczba osób, które zmarły, przekracza już 1000 na 1 000 000 mieszkańców. Trzeba dodać, że ten 1000 jest liczony w skali całego stanu Nowy Jork, a nie tylko miasta Nowy Jork, czyli w samym mieście tych śmierci będzie o wiele więcej. Jeśli chodzi o stan Illinois i Chicago, to śmiertelność jest w granicach 100 kilkudziesięciu osób, konkretnie 122, natomiast w mieście Chicago jest poniżej 100. Miasto Chicago jest metropolią, która posiada ponad 100 szpitali. W przygotowaniach do walki z pandemią i aby być gotowym do absorbowania wszystkich chorych, łącznie z potrzebami intensywnej terapii, przywrócono do życia szereg szpitali, które zostały zamknięte rok, 2 czy 5 temu. Dodatkowo armia, czyli US Corps of Engineers, przekształcił McCormick, chyba największy na świecie centrum kongresowe w Chicago, znane wielu Polakom, naukowcom, biznesmenom, przekształcił je na szpital, który ma 3000 łóżek. Tam mają być osoby, które nie wymagają intensywnej opieki, ale które wymagają opieki szpitalnej, zarówno z wirusem, jak i bez wirusa. Te, które są bez wirusa, będą przenoszone z innych szpitali, w których będzie można szybko oferować pacjentom intensywną opiekę, respiratory i tak dalej. Natomiast McCormick Center jest bardziej opieka o charakterze medycznym dla tych, którzy takiej opieki potrzebują.
Tuż obok McCormick Center jest kolejny szpital, który ma opróżnione praktycznie wszystkie miejsca po to, ażeby te osoby, które w McCormick, w tym tymczasowym szpitalu, będą w cięższym stanie, mogły być szybko przeniesione, to jest odległość powiedzmy 500 metrów, mogą być szybko przeniesione do tego szpitala i tam opieka może być na bardziej intensywnym poziomie. Tak to wygląda generalnie. Jeśli chodzi o miasto, to powiedziałbym, że jest praktycznie wyludnione. Dla tych z Państwa, którzy znają Michigan Avenue, główną arterię miasta, to rzadko przejeżdżają samochody, rzadko chodzą ludzie, sklepy, te wszystkie największe, Nordstrom, Fifth Avenue, są po prostu zamknięte od wielu tygodni. To jest taki trochę przygnębiający obraz miasta. My jako lekarze zwracamy uwagę na to, żeby w tych sklepach spożywczych, w których no, trzeba robić zakupy, ludzie przestrzegali zasad social distancing, byli ubrani w maski, sprzedawczynie miały rękawiczki. W wielu sklepach te rękawiczki są wyłożone po prostu jednorazowego użytku, są wyłożone do użycia przez klientów i większość, praktycznie rzecz biorąc, rzadko widzi się człowieka na ulicy, który idzie bez maski, mimo że te maski nie są jeszcze obowiązujące wedle zarządzenia, że muszą być używane. Także jak idę bez maski, policjant mnie jeszcze nie zatrzyma, ale może być, że tak się stanie. Jak wygląda przygotowanie pod względem sprzętu? Czy jest wystarczająca liczba respiratorów? Czy jest wystarczająca liczba, ilość właściwie, bo to właściwie prawie niepoliczalne jest w niektórych przypadkach. Mówię o sprzęcie sanitarnym, ochrony sanitarnej. Czy jest Pan w stanie to scharakteryzować z perspektywy całych Stanów, nie tylko stanu Illinois? Oczywiście, panie redaktorze, Stany Zjednoczone mają to do siebie, że są w stanie w błyskawicznym czasie przekształcić zarówno swoją gospodarkę i dostosować ją do doraźnych potrzeb, do tego, co jest potrzebne, jak również i zabezpieczyć te potrzeby w bardzo szerokim wymiarze. Przykładem niech będzie Nowy Jork, który ogłosił kilka dni temu, że potrzebuje respiratorów. Za 4 dni oddawał te respiratory, bo były niepotrzebne. Po prostu jest tyle tych respiratorów napłynęło, że były niepotrzebne. Międzystanowe szpitale się wymieniały tymi respiratorami. Tak. Czy są zasoby, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, czy są zasoby publiczne, magazyny, w których po prostu się znajduje ten sprzęt? Jak to wygląda? Respiratory, wentylatory, wszystkie są rzeczami policzalnymi w Stanach Zjednoczonych i wiadomo, który szpital iloma dysponuje. Przykładowo w moim szpitalu jest, właściwie zgodnie z raportami, jest około 50-60 pacjentów z koronawirusem, a między 20 a 25 na przestrzeni ostatnich 2-3 tygodni było na respiratorach i tych respiratorów ciągle jest o 5-10 więcej w zapasie w razie potrzeby. Dodam jednocześnie, że chociażby fabryka Forda, fabryka samochodów, przekształcona została na produkcję respiratorów. I to jest taki przykład, jak wszystko funkcjonuje. Dodam też, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. My wszyscy zgłosiliśmy się jako lekarze, zgłosiliśmy się z ofertą ochotniczej pracy tam, gdzie taka praca jest potrzebna. Nowy Jork ogłosił potrzebę pracowników ochrony zdrowia i zgłosiło się 20 tysięcy ludzi. Oni w tej chwili mówią, nam nie potrzeba jest, bo największe potrzeby są dla lekarzy i pielęgniarek z intensywnej opieki, doświadczonych w realizowaniu intensywnej opieki pulmonologicznej, zaznajomionych systemem wentylatorów, respiratorów i tak dalej. I tych lekarzy może brakować. Natomiast pozostali, no powiedzmy, trudno jest zatrudniać kogoś, kto nie miał z tym do czynienia, żeby robił. Aczkolwiek, jak mówimy, każda dusza jest potrzebna. Jak wygląda sytuacja związana z testowaniem zarówno pracowników ochrony
służby zdrowia, ale oczywiście też przede wszystkim z przeprowadzeniem testów na koronawirusa wśród obywateli amerykańskich. Jaka jest dostępność? Jak te procedury wyglądają? Jest coraz więcej. Stany Zjednoczone, no, trzeba powiedzieć, że z jednej strony trochę późno przystąpiły do całej ochrony społeczeństwa przed wirusem. Jeśli porównam na przykład z Polską, no to w Polsce było to 2-3 tygodnie wcześniej, czego efekty widać, że w Polsce zmarło 12 osób na milion, a w Stanach Zjednoczonych w całej populacji zmarło chyba ponad, w tej chwili chyba 160 na całe Stany Zjednoczone. W Nowym Jorku samym, jak powiedziałem, to jest ponad 1000 osób. Także to przygotowanie tutaj było opóźnione, ale liczba testów, które w tej chwili są wykonywane, to jest, przekracza już dużą, już dochodzi do prawie 700, chyba ponad 2,5 miliona, ale liczba rośnie, nie jest jeszcze tak wysoka jak przykładowo w Niemczech, ale ta liczba w tej chwili w stanie Nowy Jork jest 34 tysiące na 100 tysięcy, na milion mieszkańców, w stanie Illinois 12 tysięcy, w Polsce, o ile wiem, te same cyfry są w granicach 6-7 tysięcy, ale w każdym z tych krajów liczba ta rośnie. Stany Zjednoczone wyprodukowały ostatnio kolejne technologie do robienia testów i na początku dostęp do tych testów był ograniczony. I proszę pamiętać, że tutaj testy są robione w dwojaki przez dwa różne systemy. Jeden to jest system państwowy, gdzie to państwowy organizowany przez stan, przez county, przez te szpitale podlegające władzy, że tak powiem, administracyjnej. A drugi niezależny to jest ta prywatna część i statystyki nie zawsze oddają to, co faktycznie się dzieje, jeśli chodzi o tą prywatną część, bo statystyki mówią o tym, co jest dostępne dla władzy państwowej. Natomiast testy są często robione przez laboratoria prywatne, w których płaci się za wykonany test i dostaje... Czyli może być ich po prostu więcej niż faktycznie... Może być ich więcej i dodam, że dwa dni temu rozmawiałem z osobą, która pracuje przy tych testach, robi te testy konkretnie, to powiedziała, że dwa tygodnie temu oni mieli 100 tysięcy próbek do zdiagnozowania, a już 4 dni temu mieli tylko 2000, które im zalegały, że nie byli na bieżąco. I liczba aparatów do testowania rośnie, Abbott wyprodukował i w tej chwili te testy są coraz bardziej dostępne, zarówno testy na wykrywalność wirusa, jak i testy na przeciwciała. Dodam tutaj, panie redaktorze, że od dłuższego czasu to praktyka taka. Myśmy uruchomili jako Związek Lekarzy Polskich w Chicago, uruchomiliśmy infolinię dostępną po polsku, ażeby Polacy mieli dostęp do tego już 5 marca. Czyli przed ktokolwiek ja widziałem, co się dzieje w Europie, uruchomiliśmy tę linię. I kierujemy pacjentów do badań różne. Jednych do leczenia, drugich do badania. I stan robi te badania tylko do tej pory jeszcze, tylko dla osób, u których widać wskazania do tego, bo nie ma możliwości zrobienia badania dla wszystkich. Ale jednocześnie są inne miejsca, gdzie ludzie przychodzą, czekają w kolejce i robią badanie na obecność wirusa. Te badania nie są, jak Państwo wiecie, w Polsce i w Europie, nie wszystkie testy są miarodajne. Zdolność diagnostyczna testów jest różna. Jedne diagnozują 50%, a inne tylko 90%. Także trudno powiedzieć, które testy są bardziej miarodajne, ale w każdym razie są prywatne miejsca, w których takie testy można wykonać i ludzie czekali tam w kolejce, siedząc w samochodzie, czekali, byli badani, jechali do domu i do domu w ciągu kilku dni dostawali wynik. Jeśli wynik był pozytywny, dostawali w ciągu powiedzmy 2 dni, 3 dni, a jeśli nie było pozytywnego, no to czekali kilka dni dłużej. Te badania były odpłatne, to o których pan teraz mówi? Te badania to są dwa rodzaje badań. Tam, gdzie są prywatnie robione, to w części były odpłatne. Natomiast tam, gdzie są państwowe,
to myślę, że kompanie ubezpieczeniowe pokrywają, jak ktoś ma ubezpieczenie. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, jak wygląda strategia dotycząca walki już z objawami koronawirusa, czyli mam na myśli chorobę COVID-19. Są różne informacje tutaj dotyczące tego. Wyczytałem dzisiaj, że między innymi testowany jest lek na malarię, który jego działanie pod kątem właśnie walki z objawami COVID-19, ale również pojawiły się informacje takie, że w Chicago przeprowadzono, zresztą w pańskim mieście, testy dotyczące tego, jak lek na ebolę działa właśnie w walce z objawami COVID-19. Czy może pan coś więcej powiedzieć o tych strategiach? Oczywiście też w Polsce, nie wiem, czy pan, pewnie jest też pan zorientowany i to mocno, ale bo nie tylko w Polsce, podawane jest osocze osób, które były zakażone koronawirusem, którym się udało wyjść z tej choroby i wytworzyły się ciała. Może pan powiedzieć, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? No, to ta sprawa dociera właściwie tutaj teraz i od chyba 2 tygodnie temu pierwsze transfuzje osocza były prowadzone w szpitalu w Teksasie, konkretnie w Houston czy w Dallas. Nie jest to powszechnie akceptowana metoda. Proszę wziąć pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny system prawny, który chroni pacjenta i zawsze jest obawa o zastosowanie leku, który nie ma jeszcze wszystkich akceptacji dostosowania dla danej choroby i jeśli będą jakiekolwiek objawy uboczne, to później pacjent ma prawo skarżyć lekarza. W związku z tym lekarze stoją bardzo ostrożnie, w bardzo pozycji ostrożnego postępowania. Jeśli chodzi o leczenie osoczem, tak samo jak i leczenie produktami związanymi z hydroksychinoiną, to są pewne dane wskazujące, że są efekty, ale nie ma jakichś konkretnych określonych badań. Jest lekiem na malarię, ale została wycofana wiele lat temu z powodu wielu ubocznych działań, w szczególności na serce. I ludzie umarli z powodu tego lekarstwa. Ja mam bardzo zacnego pacjenta, który zresztą przyszedł do mnie 2 dni temu, który w 2004 roku chciałem mu przepisać i okazało się, że lek został wtedy wycofany z rynku z powodu tych ubocznych objawów i on od tego czasu kupuje ten lek za granicą. Dostaje u mnie receptę i wysyła, nie wiem gdzie, do Kanady czy do Europy i dostaje ten lek bez żadnego kłopotu. Ale teraz amerykańscy, no i nie tylko, również polscy lekarze, tak jak w przypadku pana, czy ten lek na malarię jest stosowany? Jest tak. Napisałem receptę dla jednego z pacjentów, ale w aptece, jak poszedł do apteki, zaczęto go pytać, czy ma jakiekolwiek objawy. I apteka jest tym miejscem, które nie daje recepty bez uzasadnienia. Ten lek w tej chwili jest zatwierdzony do leczenia lupus, czyli to jest toczeń po polsku, lupus do leczenia przewlekłego zapalenia stawów i w przypadku, jeżeli jest potwierdzone zakażenie wirusem, to wtedy apteka może wydać lekarstwo. W innym przypadku nie wydaje, ponieważ wszystkie te leki byłyby wykupione. Najpewniej znany jest Państwu poniekąd spór między środowiskiem medycznym a politycznym w Stanach Zjednoczonych, gdzie z najwyższych sfer politycznych, konkretnie słowa prezydenta Trumpa, który już wiele dni temu powiedział, że ten lek to jest przyszłość i jego, trzeba go stosować. Natomiast on nawet powiedział, że lek na malarię jest tajną bronią w walce z COVID-19. To jest tak, pana prezydenta Trumpa nikt nie będzie skarżył, natomiast jak ja zastosuję ten lek u osób, która nie mieści się w tej grupie, że ma medyczne wskazania do otrzymania leku i co się stanie, to mogę stanąć przed sędzią i adwokatem i prokuratorem, który powie, panie doktorze, niech pan pokaże, na jakiej podstawie pan zastosował ten lek. Także, ale z drugiej strony mam w uszach, brzmią mi słowa pacjenta, który mówi, że
tu nieważne, jakie są wskazania. Ja chcę to mieć, bo ja nie chcę umrzeć z koronawirusem, bojąc się, że będę miał jakieś bóle serca. Ja chcę mieć ten lek. Panie profesorze, a dopytam, a jest jakaś inna strategia, która jest bardziej powszechna, mniej kontrowersyjna, tak jak te, o których mówiliśmy wcześniej, mam na myśli lek na malarię czy na ebolę. Czy są jakieś takie powszechnie stosowane metody w przypadku właśnie COVID-19? One są praktycznie wszędzie i na całym świecie takie same w tej chwili, czyli konkretnie social distancing, zabezpieczanie się, siedzenie w domu, kwarantanna. Ale mówię o leczeniu. O leczeniu. Ten lek, o którym pan mówi na ebolę, Remdesivir, był przedmiotem, o ile wiem, nawet dyskusji między panem prezydentem Dudą a panem prezydentem Trumpem w ostatnią sobotę, gdzie w Polsce, nie wiem w którym szpitalu, bodajże we Wrocławiu, jest profesor, który podjął się robić badania kliniczne tego leku, ponieważ musimy w krótkim czasie uzyskać odpowiedź, czy ten lek jest skuteczny w tym konkretnym przypadku, czy nie. I te badania są robione zarówno w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, żeby dać odpowiedź. I również o lek przeciwmalaryczny. Jest taka sama historia. Bo prezydent Trump otworzył tę furtkę dla FDA, która akceptuje leki, żeby nie przez miesiące oni decydowali, tylko natychmiast, jak się okaże, że lek jest skuteczny, otworzyć i wtedy lekarze mogą przepisywać, a wtedy producenci niech produkują wystarczającą ilość milionów tabletek, na które liczą pacjenci praktycznie na całym świecie, bo obawa jest bardzo duża i powszechna. Czyli po prostu trwa walka z czasem i tak naprawdę jeszcze jest to trochę takie działanie po omacku, bo nie wiadomo, jak walczyć z koronawirusem i jak walczyć z COVID-19. Dotknął pan ciekawej sprawy. Zastanawia jest, jak to jest, że jesteśmy w roku 2020 i nie wypracowaliśmy do tej pory metody, strategii działania na wypadek takiej katastrofy. To jest katastrofa, której świat nie obserwował, do której nikt nie był przygotowany. Przecież fakt, że miliony ludzi zostają w domach, nikt nie pracuje, to nie jest, panie redaktorze, że my się jutro obudzimy, weźmiemy lek jeden, drugi, piąty, dziesiąty i będziemy zdrowi jutro. Gospodarka państwa, gospodarka świata potrzebuje czasu i może być to rok, 5, 10, 15 lat, zanim wrócimy do tego, co było 3 miesiące temu. I dodam, że my już nigdy nie wrócimy do tego, co było w 2019 roku. Nasz świat będzie inny, aniżeli ten, który jest dzisiaj. Przejdziemy zupełnie w stronę elektronizacji, kontaktów elektronicznych, produkcja będzie inna, metody działania w fabrykach. Zupełnie będzie to inny świat. Do Stanów Zjednoczonych wybiera się z Polski misja polskich lekarzy, którzy między innymi we Włoszech zdobywali doświadczenie walki z koronawirusem. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę inicjatywę? Panie redaktorze, spodziewamy się w Chicago przyjazdu misji wojskowej z Polski, misji, której celem jest podzielenie się doświadczeniami. To przyjadą lekarze, wojskowi, którzy byli we Włoszech przez kilka tygodni, którzy na własnych oczach i z własnymi rękami doświadczyli, czym są śmierci setek ludzi w ciągu jednego dnia. Oni byli w Lombardii, tam nabywali doświadczenie i oferta Ministerstwa Obrony Narodowej i oferta pana prezydenta Dudy dla Stanów Zjednoczonych to nie jest to, co czasem słyszę, że misja wsparcia. Nie, to jest wymiana doświadczenia. W Ameryce chcemy się dowiedzieć, jak wyglądało tam faktycznie we Włoszech, a polscy lekarze zobaczą, w jaki sposób powstaje w ciągu 2 tygodni szpital na 3000 łóżek. W jaki sposób obiekty innego rodzaju są przekształcane na szpitale błyskawicznie. Ameryka ma te wiele różnych możliwości, które nie zawsze są znane gdzie indziej i myślę, wykorzystanie takich ludzi, doświadczenia, spotkanie, ja myślę, że oni pójdą też do takich amerykańskich DPS-ów, tych domów pomocy społecznej, jak nursing homes, żeby zobaczyć, jak zabezpiecza się potrzeby tych ludzi, którzy w jednym miejscu jest 400 osób, żyje,
na niewielkiej przestrzeni. Żeby nie było takich sytuacji, o jakich czytam z różnych krajów, że 80% ludzi w jednym miejscu zachorowało, chociażby na lotniskowcu czy gdzie indziej. I myślę, że te doświadczenia, które ta niewielka grupa wyniesie, są niezwykle istotne dla przyszłości działań, zarówno w Ameryce, jak i w Polsce.